Georgina Rodriguez zabiera głos w prześladowań dzieci. Cristiano Ronaldo wydala oświadczenie. Jeszcze kilka lat temu pracowała w jednym z luksusowych butików jako ekspedientka. A dziś jest wielka gwiazda. Przypadek Georginy Rodriguez pokazuje, że życie potrafi zaskakiwać. Partnerka Cristiano Ronaldo wiedzie obecnie bajeczne życie u boku ukochanego, a jej codzienne poczynania śledzą miliony osób. Z źródłem wieści na temat najpopularniejszej z Vaxesa nie tylko jej media społecznościowe, ale także własne reality show, produkowane przez Netflixa. Niebywała popularność 29-latki wiąże się tę z licznymi wywiadami, w których nie brakuje szczerych wyznań. Niedawno Rodriguez pojawiła się w programie El Hormiguero, gdzie opowiadała o pociechach, którym wychowuje z Ronaldo. Celebrytka przyznała, że dzieci piłkarza muszą mierzyć się z trudnościami i nie są w najlepszej sytuacji. W związku z popularnością rodziców miały one wielokrotnie doświadczyć w szkole przemocy fizycznej. Były regularnie bite w szkole, nigdy nie stawiali oporu. Wiem o tym, bo wracali do domu z płaczem i mówią mi o tym, wspominała ostatnio Georgina. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Georgina Rodriguez w zatrważającym wyznaniu o prześladowaniach dzieci Ronaldo, były regularnie bite. Wypowiedź Hiszpanki odbiła się szerokim echem w mediach i wywołała niemal zdziwienie wśród odbiorców. Wielu z nich nie dowierzało, ze szkole, do których uczyszczali dzieci Cristiano Ronaldo, pozwalali na prześladowania i stosowanie przemocy. Kontrowersje wokół tematu skloniły Georgina Rodriguez do ponownego zabrania głosu w tej sprawie. Influencerka podkreślila, że niektóre media przeinaczyły jej wypowiedź, a pociechy, którym wychowuje nas Cristiano, czuje się świetnie w szkole. Gwiazdka nie odniosła się jednak do swoich słów, które jednoznacznie wskazywały coś innego. Część mediów opublikowała niepochlebne informacje na temat tego, co dzieje się w szkole naszych dzieci. I chciałam poinformować, że są one kompletnie nieprawdziwe. Nasze dzieci chodzą do wspaniałej szkoły z cudownymi pracownikami. Doceniamy całą ich pracę. Nasze dzieci znalazły kochających przyjaciół i czuje się szczęśliwe w nowej szkole w Riyadh. Na szczęście, mieliśmy świetne doświadczenia w każdym kraju i w każdej szkole. Podziwiamy każde z nich, napisała Georgina. To ukochana Ronaldo zaprzeczyła swoim wcześniejszym słowom.